Jesteśmy właśnie w Stavanger i kierujemy się na Starówkę. Tak, stare, coś nazywa po polskiemu. Stare Stavanger, Gamle Stavanger. I tam jest bardzo taka urocza, podobno uliczka z białymi domkami, ozdobiona kwiatami. I podobno po wojnie mieli w zamiarze ją zburzyć i postawić nowoczesne domy. Jednak architekt miasta czy coś takiego się, jak zwykle rzetelne informacje, się oburzył, powiedział, że nie i dzięki temu te budowle przetrwały. Więc zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście warto tu przyjechać, żeby je zobaczyć. Wszystko zgodne z opisem. Dużo kwiatków, dużo białych starych domków. Tak więc główne atrakcje w Stavanger zostały zwiedzone poza jeszcze tym miejscem, które na pewno kojarzycie, takie trzy miecze wbite przy wodzie. I niedługo tam pojedziemy, więc na pewno znam także i z tamtego miejsca relacje. Ale mam ładne domki ze sobą. No tu na pewno jest, zrobię fotę. Pierwsze wrażenie razem z wami robimy. Właśnie wyszliśmy z takiej uliczki niepozornej. A tu... Proszę, jak tętni życie. I rowery jeżdżą, samochody jeżdżą. I trochę mi to przypomina takie Bergen, ale może to już tam też są właśnie te domki drewniane. Ale no, urokliwie, urokliwie. Czy jakąś muzykę, czy żeby impreza? Trzeba być Stavanger, żeby być na imprezie. U nas nie ma takich szaleństw na sandwice. Ja imprezuję. Imprezujesz ze mną? Powiem wam, że jakby Drammen? Nie wiem, mi się tak kojarzy Drammen przez to, że to jest ta woda. No fajnie, kuszli tak sobie posiedzieć właśnie tu pod parasolkami. A tu taki widok. A tu taki widok. Takie rzeczy tylko w Stavanger.
czy to zgromadzenie jest legalne. Zbliżamy się właśnie do Farge Gata, czyli kolorowej ulicy. Ciekawe, ciekawe, zobaczymy. Uuu, a co za takie napisy? Takie rzeczy tylko w Stavanger. No stres, patrzcie. No stres, blog. Tam możecie chodzić, polecam jak najbardziej. Tak jak pisali, są rzeczywiście kolorowe domki. I w sumie wygląda to dosyć uroczo. Niby plaża, niby woda, a tam co? Nie mogę zrobić zooma. Właśnie żegnamy się ze Stavanger. Odjeżdżamy jak widać z tyłu, z miejsca, gdzie są miecze wbite w skałę. I teraz będziemy kierować się na Prekistolen, więc przed nami tunel najdłuższy na świecie, z tego co czytaliśmy. Podwodny. Najdłuższy na świecie. I co? Szybka droga, bo to chyba 34 km były? 34? Ze Stavanger właśnie na Prekistolen. 40 minut i będziemy z wami się witać już wtedy z Prekistolen.